Nasza robocza, a w zasadzie już docelowa, to jest Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i tutaj przeniesiemy wszystkie zakłady Instytutu Morskiego, czyli tu będzie nowa siedziba Instytutu Morskiego, ale oprócz tego będzie się również mieściła siedziba Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które powołałem w ubiegłym roku. Właściwie jesteśmy na półmetku, mury stoją, teraz będziemy je wykańczali i myślę, że za rok o tej porze będziemy chcieli przeprowadzić uroczyste otwarcie tego budynku, a potem wiele tygodni będą się naukowcy przeprowadzali ze swoich stanowisk. Bierzemy się z tym problemem na poważnie, a pierwszym takim elementem to musi być wykształcenie kadr. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest świetnym miejscem na to, żeby wykształcić kadry dla obsługi i instalacji morskiej energetyki wiatrowej. Centrum offshore'owe, które tutaj powstaje dzięki determinacji zarówno rządu, jak i rektora Weintrita i całej kadry uczelnianej Uniwersytetu Morskiego, świadczy o tym najlepiej. Nie chcieliśmy też zostawić tego stwierdzenia, słowa Polish Local Content jako coś, co jest w marzeniach. My na dzień dzisiejszy to realizujemy. Realizujemy to wymiernie, podpisując właśnie takie umowy i z Instytutem Morskim przy Uniwersytecie Morskim Gdyni i z firmą MEWO. To są polskie podmioty, które realizują dla nas tą pracę i robią to w najwyższej jakości. To potwierdza otrzymane decyzje środowiskowe przy współpracy, których współpracowaliśmy z Instytutem i z MEWO. Umowa w swoim zakresie dotyczyła badań środowiskowych na elektrowni wiatrowej Baltica 1. To jest znaczny zakres badań, który konsorcjum realizowały Instytutu Morskiego w Gdyni i firmy MEWO. To doświadczony partner, który ma potencjał, wiedzę, umiejętności do zrealizowania tych prac. Finalnie będziemy chcieli otrzymać decyzję środowiskową na budowę kolejnej farmy wiatrowej na Bałtyku. Już tym razem samodzielnie jako grupa kapitałowa PGE.